że możemy się spotkać z ich adwokatem, po prostu. Także słuchajcie, jak będziecie w Szwajcarii, to musicie bardzo na wszystko uważać. Cześć. Cześć. Witajcie w kolejnym pięknym, deszczowym dniu w Szwajcarii. Dzisiaj, słuchajcie, chcieliśmy Was zaprosić na odcinek o cenach, bo jeśli jesteście zainteresowani przyjazdem do Szwajcarii, no to pewnie chcecie też wiedzieć, czy jest to drogo, czy da się tu przeżyć, no i ile co kosztuje po prostu. Także dzisiejszy odcinek będzie o cenach w Szwajcarii. Słuchajcie... Sytuacja kosmiczna nas spotkała. Kosmiczna sytuacja. Chciałem Wam pokazać na początek stację paliw. No i podszedłem do szyldu, zrobiłem przebitkę, że tak powiem, i zacząłem mówić, jakie są ceny, po czym odeszliśmy. I za chwilę podbiegł do nas... Pan, który pracuje na tej stacji prawdopodobnie. Tak, i powiedział, że szef nie wyraża zgody na to, żeby publikować to w internecie. Oczywiście mówiliśmy, że na YouTube, że chcieliśmy pokazać ludziom, którzy przyjadą do Szwajcarii, jakie są ceny, żeby wiedzieli i tak dalej. Nie, bo to jest reklama i może to grozić spotkaniem z ich adwokatem. W związku z Dokładnie. Czym tej firmy Wam nie pokażemy. Tak, pokażemy wam inną po firmę. Prostu gdzieś indziej, jak będziemy przyjeżdżać. Znaczy inną firmę, inną stację benzynową, bo tej niestety nie mogliśmy. Po prostu... Pierwszy raz w życiu w ogóle jakaś taka akcja nas zaskoczyła. Tak, i mówimy i tłumaczyliśmy, że to na YouTube ma pójść, że mamy kanał, pokazaliśmy samochód oklejony. Że chcemy pokazać. Tak. Na ich stacji. Tak, nie mają wystarczająco dużo reklam, nie potrzebują. Że możemy się spotkać z ich adwokatem, po prostu. Także słuchajcie, jak będziecie w Szwajcarii, to musicie bardzo na wszystko uważać, bo to jest bardzo praworządny kraj i bardzo dziwny kraj. Kraj policyjny, tak naprawdę. No, tak nam mówią przynajmniej nasi znajomi, że jest to kraj policyjny, no więc... Dobrze, jedziemy gdzieś indziej na jakąś inną stację i zrobimy stację. Przebitkę, żeby Wam pokazać, jakie są ceny. Posłuchajcie, jeszcze chcemy Wam pokazać teraz, jakie są ceny paliw na stacjach. I może ma... A nie, tutaj będzie widać. Mamy tak, 95, 1,78. 98, 1,90, diesel 1,84 i gaz 1,12. O, Magda już jest. Czekam na to. No, słuchajcie, pokażemy Wam teraz ceny, jakie są w sklepie w Aldi, w Konstancji, znaczy w Szwajcarii jest Krauslingen. I nie jest to żadna reklama, jest to po prostu informacja taka poglądowa dla Was, żebyście wiedzieli, co ile kosztuje tutaj w Szwajcarii, tak? Dokładnie. Zaczniemy może, słuchajcie, od jakichś takich zieleni. I na przykład tu macie sałatę, taką sałatkową, że tak powiem. I zaraz, żebym tutaj się zorientowała, jak są podpisane te ceny. I na przykład za sałatę 2,95 taką. W kierunku tutaj, bo tu nie mamy mikrofonu. Przejdziemy na warzywa, słuchajcie, chodź tutaj, Krzysiu. Bo tu mamy warzywa i na przykład poszukamy, o, pomidory za kilogram 3,29. To zakładam, że to znaczy, że to są szwajcarskie pomidory. Jak ktoś lubi takie małe pomidorki, to jest 3,99. Też myślę, że stąd, nie z jakiegoś innego kraju. Jeżeli wszystkich cen nie powiemy, no to będzie, są nagrane, więc można sobie też jeszcze zerknąć. No nie wszystko będziemy, nie wszystkie ceny będziemy szczytywać, że tak Dokładnie. Powiem. Dokładnie. Takie najbardziej popularne produkty właśnie. Słuchajcie, ogórek. Tu mamy ogórek bio 1,99. Nie bio. Nie bio 1,29. Trzy pak papryki tutaj. 1,49. Co tu jeszcze z jakichś owoców? O, na przykład banany, bo to dosyć jest taka rzecz, którą my osobiście kupujemy. I tu macie 1,39 za kilogram bananów. A bio? 2,49. Idziemy dalej, teraz pójdziemy może na nabiał, tak? Tak. A jeszcze pieczywko po drodze jest. A, jest pieczywo po drodze, to jeszcze wyhaczymy Wam pieczywo. O, mam z bagiety, słuchajcie, bo bagietkę to chyba każdy lubi. I taka, za taką bagietkę, no taką, trochę krótszą niż u nas, 1,39. O, tu buchane, bułka taka szwedka. Bułka szwedka 0,39. Tutaj mamy chleb 1,89.
Idziemy jakiś dalej. Tam pączek na przykład. 0,75, 0,89. Tak. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Może kawy tak, pokażemy. Kawa. Tu mamy, słuchajcie, Jakobsa. Jakobsa. Ale to są saszetki akurat. Ale tutaj mamy Nescafe Gold i to jest 12,69. Czekaj, szukam tego Lindora. Gdzie? W Szwajcarii nie było Lindora, błagam cię. Słuchajcie, mamy specjalne zamówienie na Lindora. Na czekoladki Lindora. Na czekoladki Lindora. Tak, Lindor. Przepraszam. No i szukamy, miały być smaki nie takie, jakie są w Polsce. I nie ma w ogóle pralinek Lindor. Ale jak byliśmy w innym sklepie, no to były tylko takie jak w Polsce, czyli czerwone. Mamy, słuchajcie, tak, mleko. Patrzę na procenty. 3,5% tłuszczu. I tu mamy 1,29. Tu obok mamy, słuchajcie, 2,5%, bo oni mają takie właśnie dziwne oznaczenia. I tutaj jest też 1,29, także to się nie różni ceną. Jeśli ktoś potrzebuje, patrzcie, są nawet większe butelki, jest 1,75 litra i wtedy kosztuje to 1,85. Jogurt, tu mamy jogurt naturalny, 0,99 za pół litra. No taki 500 gramowy. Dalej, co tu mamy? Sery może. Ser. Dobra. Popatrzmy na jakąś taką gołdę zwykłą. Zobaczymy, czy tutaj gdzieś jest. O, tu mamy, słuchajcie, gołdę. Gołda. I tutaj mamy 250 gram. 1,65. Słuchajcie, tutaj na przykład jeszcze też przyuważyłam sok taki świeży, z pomarańczy, litrowy, 1,95. Jakby ktoś miał ochotę na mortadele, 150 gram, 3,89. Salami. Tutaj, tak. Salami 1,75. Za 100 gram. Parówki, jakby ktoś miał ochotę na parówki. Parówki taki, ile tu mamy? 2, 4, 6 opak. To jest 300 gram, 2,29. O, jajka jeszcze, słuchajcie. I tutaj mamy takie 10 jajek szwajcarskich za 3,39. No to mamy jeszcze wielkanocne za 2,49. A tutaj, słuchajcie, można też kupić taniej. Jak widać, za 2,19 10 jajek. Możemy zobaczyć jakieś keczupy, takie rzeczy tutaj też. Coś jest. O, jakby ktoś chciał, słuchajcie, kupić sobie keczup Heinza za pół kilogramowy, za 500 ml, 2,79. Makarony, spaghetti. 0,89, ale aż za kilogram, także dobra cena. A tutaj mamy Barille też. Za kilogramową 2,89. O, a tu ktoś sobie miał ochotę się skusić na chipsy, to tutaj takie duże paki paprykowe 280 gram za 2,59. Jeszcze chcemy wam zobaczyć tam napoje. Może przejdziemy sobie. A jeszcze napoje, tak. Albo tutaj zobaczymy, zobacz, może pizze będą takie, bo jakbyście macie może w swoim domku piekarnik, żeby sobie odgrzać pizzę, no to można sobie odgrzać pizzę. I tu mamy pizzę, takie małe pizzerynki, takie małe, za 3,69, 360 gram. A tu mamy takie duże pizze, 2,89, tu mamy jakąś za 4,79. No duży wybór jest. A najtańsza jest za 0,79, margarita. Tutaj jeszcze, słuchajcie, Coca-Cola. I za dwulitrową Coca-Colę trzeba zapłacić 2,39. Jakbyście chcieli jeszcze uszczęśliwić swoje dzieci i kupić im lody,
to tutaj mamy takie wielopaki lodowe. No i zaczyna się to od 1,99 tam sześciopak, poprzez nawet 8,59 też sześciopak Magnum. Jakbyście chcieli sobie, słuchajcie, kupić wodę mineralną, taką półlitrową, to jest 0,25. Natomiast jeżeli chodzi o duże, no to właściwie cena wychodzi to ta sama cena, tak, 1,5 litrowa. To też jest 0,25. No tutaj mamy 0,49. Tak. Najdroższa, to mamy 0,69. Najdroższa jest tutaj 0,99. Tu jeszcze mamy piwo, jakby ktoś miał ochotę na szwajcarskie piwo. To mamy za 63, za 65, za 69, takie około 70, powiedzmy. Tu jeszcze jakbyście chcieli sobie na przykład wypić Somersbiego, to za 4-pak jest 10,89. I to wszystko w puszkach, tak? Tutaj za piwo w butelce musicie zapłacić za 6-pak półlitrowych 4,69. Teraz jeżeli chodzi o wina, no to ceny zaczynają się tak naprawdę, tutaj jakieś zobaczyłam za 3,99 i to chyba najtańsze, które wypatrzyłam, nie widzę tańszego, no a najdroższe to jest tam 12, 14, tutaj mamy za 17, także tak to się kształtuje. A jakbyście chcieli kupić jakiś mocniejszy alkohol, no to tutaj mamy różne whisky. I co tu mamy za 19,99? No i to tak naprawdę jest najdroższe. Za 19,99. Tu gotowe za 0,7. Jedzenie. Gotowe, słuchajcie, jedzenie, mięso też, jakbyście chcieli kupić. Tu mamy na przykład gotowe hamburgery, taki 400-gramowa paczka, to jest 5,89. Mięso mielone. Półkilogramowa paczka to jest 5,45. Gdybyście chcieli kupić na przykład pralkę, a pralka kosztuje 279 franków. Też tak ciekawie dla porównania, nie? Jak to wygląda cenowo w Polsce. A ja teraz spojrzałam, bo Matylda gumki pogubiła. Właśnie patrzę, ile kosztuje taki pak gumek. Zobaczcie jeszcze tutaj. Jakbyśmy chcieli kupić baterię, to od razu na kilka lat mamy, nie? W jednym opakowaniu. O rany. Za 15, niecałe 15 franków. Ojej. No to jest fascynujące. Odkurzacz Electroluxa 89,99, 90 franków. Dobra. Patrzę, czy tutaj coś jeszcze mogę wam pokazać z takich rzeczy. Oczywiście te rzeczy wszystkie to są takie poglądowe, słuchajcie. No ceny mogą się różnić w różnych rejonach Szwajcarii. Dokładnie. O, jakbyście na przykład chcieli gotowe pesto kupić, gotowy sos pesto, to tutaj ma się za 1,59 jakiś taki tutaj lokalny i Barille, która jest myślę w większości znana, 3,39. Okej, słuchajcie, to tyle materiału poglądowego. Nie jest to żadna reklama żadnej sieci, sklepów, żadnej firmy. Jest to materiał czysto poglądowy dla osób, które wybierają się do Szwajcarii. Żebyście wiedzieli po prostu, ile co tutaj kosztuje, jeśli jesteście na przykład zmuszeni do tego, żeby w środkowej Szwajcarii robić zakupy. Bo tak to generalnie praktycznie jest robić w Niemczech. Zresztą tak robią też Szwajcarzy, tak? Mieszkający blisko granicy. Materiał może nie był najwyższej jakości, ale no, był robiony, już tak powiem, ukrytą kamerą. Z takich względów, że tutaj chyba niekoniecznie ludzie chcą, żeby taki materiał w ogóle... Żeby ich reklamować. Żeby ich reklamować po prostu, nie? Także no to chyba tyle. Mamy nadzieję, że wam pomogliśmy, że jeśli wybieracie się do Szwajcarii, to coś wam ten nasz materiał dał. I cóż, przyjeżdżajcie do Szwajcarii, bo tu pięknie. Pięknie jest. Trzymajcie się, dzięki, do że byliście. Na razie. Na razie, pa.